Okej, w końcu się zabrałem za drugiego tableta, który się w ogóle nie włączał. Ten pierwszy, jak już pokazywałem wcześniej, naprawiony, wszystko działa elegancko. Drugi, zero reakcji na włączanie przycisku power. Dzisiaj postanowiłem go rozebrać i sprawdzić tam elementy różne na płycie głównej. I wyszło, że uszkodzony był, ściśle powiązany z przyciskiem power, dioda Schottkiego. Po naprawie tablet włącza się, jak widać, ma ekran walnięty, ale dotyk działa, coś tam widać, jakieś ikonki w tym systemie. Próbuję tutaj na pałę naciskać, ale chyba nic nie uda się zrobić. Także czeka mnie kupno ekranu LCD, chyba na Allegro. 25 zł kosztuje, więc niedużo. Więc postaram się go przywrócić do życia całkowitego. Dotyk działa. Będzie tylko trzeba wymienić ekran LCD. Gdzieś tu widziałem jakieś ikonki jeszcze. Były, tylko chyba nie mogę. Coś teraz, weź teraz cofnij się. O, są jakieś ikony w tym systemie, ale niestety nic nie działa, bo połowa ekranu, nic nie widać. No i to było na tyle. Drugi tablet udało się naprawić. Został mi tylko jeszcze trzeci, który najbardziej mnie interesuje, Intel Insight Cista Vision 7.1, ale niestety dostanie ekranu LCD graniczy z cudem. Kończę.